Krzysztof Szaradowski, Radio Gra. Witam w dogrywce z Anvilem na anvilwrocławek.pl. Dziś naszym gościem jest Michał Fałkowski, sportowefakty.pl. Witam. Dobry, witam. Michale, po raz pierwszy gościsz w dogrywce Anvilem. Z Anvilem miło nam, że przyjąłeś nasze zaproszenie dziś w charakterze eksperta. Porozmawiamy oczywiście o Anvilu, bo o czymś innym możemy mówić w dogrywce z Anvilem. Anvil w tym roku, w poprzednim sezonie, zaprezentował się słabo. Zajął miejsce poza pierwszą czwórką. I od tego właśnie chciałbym zacząć. Od tego, że drużyna wrocławska nie spełniła oczekiwań kibiców i kibice teraz, przed następnym sezonem, oczekują od drużyny i od tego, jak ta drużyna będzie wyglądać, bardzo wiele. Wiemy już, jak po części ta drużyna będzie wyglądać. Pierwszych sześciu zawodników ma już podpisane kontrakty z Anvilem. Właśnie, pierwszych sześciu, ale pierwszych trzech to byli gracze, którzy w ubiegłym sezonie reprezentowali barwy Anvilu. To Dardan Berisha, Łukasz Majewski i Sejid Hajric. Myślisz, że to dobry pomysł, żeby właśnie ci zawodnicy z poprzedniego sezonu pozostali we Włocławku? Czy jak oceniasz te trzy kontrakty? Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że to są zawodnicy z polskim paszportem. Więc to już jest ten plus dla drużyny, że przede wszystkim zaczynamy budowę od zawodników, od Polaków, krótko mówiąc. Jednak Polak, czy jest mniej istotny, powiedzmy sobie, do drużyny, czy jest bardziej istotny, zawsze jednak jest potrzebny drużynie, ze względu na limity, krótko mówiąc. Natomiast mówisz o budowie drużyny. Ja bym zaczął od tego, że przede wszystkim po tym fatalnym sezonie, bo to tak trzeba nazwać, to nie był słaby sezon, bo odpadnięcie w ćwierćfinale to klubowi nie przynosi. Trzeba zacząć od tego, że przede wszystkim drużyna, klub zdecydował się podpisać kontrakt, przedłużyć kontrakt z trenerem Mutapciciem. I to jest przede wszystkim plus dla drużyny. Ja powiem szczerze, jestem fanem tego trenera, nie będę ukrywał. Bardzo mi się podobało to, co zrobił trener, jak przyszedł do drużyny w trakcie sezonu. Oczywiście potrzebował miesiąca, dwóch na to, żeby to zafunkcjonowało. Natomiast na przełomie marca, wcześniej jeszcze troszeczkę lutego, drużyna grała naprawdę kawał dobrej koszykówki. Bardzo się bałem, że po tej, jak to się wszystko skończyło, że trener odejdzie, natomiast ostatecznie zdecydowano się podpisać kontrakt. I to jest przede wszystkim pierwszy plus. I zaraz chwilę później dowiedzieliśmy się, że właśnie Łukasz Majewski zostaje w drużynie. On miał opcję przedłużenia jednostronnie przez klub, więc dobrze, że to wykorzystano. Z Dardanem Berishą było podobnie. Myślę, że nie zrozumiałbym tej decyzji, gdyby podpisując kontrakt z zawodnikiem rok temu, na 3 lata, żeby klub z niego zrezygnował po roku. Dlatego dla mnie to było naturalne, że Dardan zostanie udany w zespole. I Sejid Hajric grał krótko, ale bardzo, bardzo pożyteczny zawodnik dla zespołu, taki typowy zawodnik rotacyjny, ale moim zdaniem też jeden z kluczowych, więc bardzo dobrze, że został. Mówiłeś o tym kontekście, że to są Polacy. Warto podkreślić też to, że każdy z nich tak naprawdę może wyjść w pierwszej piątce i nie będzie jakiegoś uszczerbku dla drużyny na tym, że zarówno Berisha, Majewski czy Hajric mogą spokojnie w tej pierwszej piątce w drużynie Anvilu występować. Pod warunkiem, że będą grać tak jak w drugiej części sezonu poprzedniego. Na początku było to troszeczkę, powiedzmy sobie, dziwnie. Dardan Berisha stał w rogu boiska i czekał na pozycję, podobnie Łukasz Majewski, który był oddelegowany tylko do obrony. Natomiast później, właśnie po przyjściu trenera Emira Mutapcicia, wszystko się zmieniło. Jeżeli tak to będzie wyglądało jak w drugiej części sezonu, to wszystko rzeczywiście będzie poukładane. Kolejnym graczem, który trafił do Anvilu, jest Marcin Nowakowski. To ja uważam ten transfer za też dobre pociągnięcie trenera Mutapcicia, bo to jest takie dwa w jednym. Zawodnik młody, który ma 22 lata, no wiadomo, że w Polsce czasami 25-letnich zawodników określa się mianem młodych talentów, więc ten zawodnik ma 22 lata, jednocześnie ma już ze sobą trzy właściwie pełne sezony w Ekstraklasie. Tak. Stopniowo ta jego rola w drużynie wzrastała. W ostatnim sezonie było to ponad 20 minut. Więc jak na takiego młodego zawodnika, jest to moim zdaniem ogromne doświadczenie, biorąc pod uwagę oczywiście polskie realia i nie myśląc tutaj o Rikim Rubio, który zaczynał dużo wcześniej. Ale mówię, 22 lata, 3 sezony w Ekstraklasie, to się w Polsce rzadko zdarza. No nawet chyba to jest chyba pierwsza taka postać, ja nie pamiętam. Łukasz Koszarek nawet, kiedy wchodził grał pierwsze skrzypce w Polonii obok zawodników amerykańskich, też grał. Był chyba troszeczkę starszy, tak mi się wydaje. Nie miał naście lat, jak wchodził do gry, tylko już było to ponad 20. Z tego co pamiętam, nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale mniej więcej tak. Rzeczywiście Marcin Nowakowski
no, zawodnik już, możemy powiedzieć, 22 lata, 3 lata ogrania, naprawdę bardzo, bardzo korzystnie to wygląda. Czy nie obawiasz się tego, że będzie tak jak z innymi zawodnikami, którzy wyróżniali się w klubach, powiedzmy, środka tabeli, i nagle przychodzili do Anwilu i nie spełniali oczekiwań. Zresztą Berisha w ubiegłym sezonie był takim przykładem, gdzie był wielki szał, że przychodzi Berisha. Wszyscy mówili, że będzie od razu gwiazdą. Okazało się, że ten pierwszy sezon to była taka adaptacja się do Włocławka i dopiero w końcówce sezonu tak naprawdę Berisha pokazał swoje umiejętności. Nie obawiasz się tego w przypadku Nowakowskiego? Trochę tak. Trochę tak. Właśnie z racji tego, że Anwil to jednak jest troszeczkę inna, z całym szacunkiem oczywiście, ale jednak troszeczkę inna półka niż Polonia. Przede wszystkim obawiam się jednej rzeczy. W Polonii Nowakowski był pierwszym podstawowym rozgrywającym. Grał, tak jak powiedziałeś, ponad 20 minut w meczu. W Anwilu tyle na pewno nie będzie dostawał. To będzie troszeczkę mniej. Bardzo liczę, że będzie grał blisko dwie kwarty. Tak bym powiedział. Ale jednak pierwszym rozgrywającym jest zawodnik amerykański i to on będzie tą proporcję wykorzystał na swoją korzyść. I pytanie właśnie, jak Marcin Nowakowski odnajdzie się w tych nowych realiach. Tyle, że ten zawodnik, o którym powiedziałeś, Luis Hinant, bo jego masz na myśli, to też zawodnik, który może zagrać na dwójce. Czy myślisz, że to jest też, nie wiem, trener Mutapczyk chce to ustawić w ten sposób, żeby Nowakowski miał więcej możliwości grania na jedynce przez to, że na przykład Hinant pójdzie na chwilę na dwójkę? Oby tak było. Trzeba pamiętać, że ten sezon będzie pierwszym sezonem bez Andrzeja Pluty, który jednak kilkanaście punktów w meczu dokładał. Czy miał słabszy, czy gorszy, czy lepszy mecz, zawsze jednak poniżej pewnego poziomu nie schodził. I teraz w przypadku, gdy Berisha ma słabszy dzień, nie siedzi mu rzut z dystansu, nie potrafi wejść pod kosz, bo ma na przykład silniejszego rywala u siebie. Wtedy bardzo potrzebny jest Marcin Nowakowski na rozegraniu i Luis Hinant jako gracz rzucający. W ogóle te nasze niskie pozycje w tym sezonie są obsadzane takimi zawodnikami, którzy mogą grać na dwóch pozycjach, mówię tutaj o Hinancie, ale mówię też o najnowszym nabytku drużyny włocławskiej, to John Allen, który no, według wszelkich informacji, jakie o nim do nas docierają, to jest zawodnik, który może grać i na dwójce, ale też pomagać na trójce. Czy ta wymienność pozycji będzie aż tak duża w Anwilu? Czy właśnie do tego zmierza trener Emil Mutapczyk? Wszystko na to wskazuje. Wszystko na to wskazuje, że trener buduje właśnie w ten sposób zespół, żeby mieć jak największą możliwość rotacji. Tego nie było w zeszłym sezonie. Mieliśmy dwóch rozgrywających, którzy byli tylko rozgrywającymi. Mówię o DJ-u Thompsonie i Krisie Tomasie. Mieliśmy dwóch rzucających, którzy byli tak naprawdę tylko rzucającymi. I dwóch skrzydłowych. No, Bartosz Widuszko troszeczkę może taki swingman, byśmy powiedzieli. Ale tak to przede wszystkim zawodnik na pozycji numer 3. I tego może troszeczkę zabrakło. Zabrakło rotacji. Gdzieś ten zespół był nie do końca tak zbudowany, jak być powinno. Teraz trener przede wszystkim chce uniknąć tego błędu i chce zrobić tak, żeby ten zespół miał jak największą rotację. Czy wśród zawodników polskich, czy wśród zawodników zagranicznych dopiero to poznamy za jakiś czas, jak będą wszyscy pełna dwunastka, czy pełna dziesiątka koszykarzy pierwszoplanowych. Ale na chwilę obecną wygląda to w ten sposób dokładnie tak, jak powiedziałeś. Czyli duża rotacja, to ma być atut Anwilu. Czyli rozumiem, że w tym sezonie możemy spodziewać się wszystkiego, czyli na przykład pary Berisha-Nowakowski, pary Berisha-Hinant, czy też Nowakowski-Hinant. Takie układy są możliwe? Myślę, że tak. Natomiast musimy poczekać do pierwszych sparingów przede wszystkim. Będziemy mądrzejsi za jakieś dwa miesiące, powiedzmy. A czy w takim układzie, biorąc pod uwagę to, że właśnie jest taka wymienność pozycji na tych niskich pozycjach w drużynie włocławskiej, czy myślisz, że jeszcze ktoś zostanie tam dokoptowany, nie wiem, jakiś niski skrzydłowy, czy już ten Allen, który do nas przyszedł, to on będzie spełniał rolę trójki, schodząc na dwójkę ewentualnie i Hinant też będzie czasami grał na dwójce, czy myślisz, że jeszcze jakiegoś zawodnika trener dokoptuje? To znaczy, tam na pewno jest luka na pozycji numer 3 i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że... Niektórzy podejrzewają, że w to miejsce może wejść Bartek Wołoszyn. No, słychać takie głosy, że Bartek jest związany z Włocławkiem od kilku lat. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy tym zawodniku, Bartek, ja pamiętam Bartka tak naprawdę z sezonu, to był sezon, w którym chodził z ławki rezerwowych za Andrzeja Plutę. To był jego pierwszy sezon tak naprawdę w Anwilu, gdzie on zaczynał pokazywać. I według mnie później ten zawodnik dostał propozycję gry w reprezentacji Polski, oczywiście wykorzystał ją, grał na Eurobaskecie w Hiszpanii. I wtedy wyglądało to super. Wtedy to wyglądało naprawdę tak, że mieliśmy zawodnika, który się chciał rozwijać i się rozwijał i wszystko szło w górę. Natomiast tak naprawdę od jakiegoś czasu i tak naprawdę też przez ten sezon ostatni, gdzie Bartek rozegrał jeden niepełny mecz ze względu na kontuzję, moim zdaniem troszeczkę eliminuje to, żeby Bartek mógł grać w Anwilu w przyszłym sezonie. Jaka będzie decyzja trenera, tego jeszcze nie wiemy. Być może Bartek w tej chwili się wyleczył, być może na treningach, które niebawem się rozpoczną, być może będzie prezentował się dobrze. Natomiast na chwilę obecną, biorąc pod uwagę to, co mamy na papierze, czyli mamy zawodnika, który jest po nierozegranym sezonie, po kontuzji, nie wygląda to dobrze i nie sądzę, żeby powinien mieć miejsce. Czyli co, ewentualnie na tą chwilę nie widzisz go w drużynie włocławskiej?
Ja mogę sobie nie widzieć, to nie ja będę budował zespół, tak? Natomiast generalnie słyszę się głosy, że jeżeli nie Bartek, to albo Marek, to Marek Piechowicz, wracający z wypożyczenia, mający dobre sezony w Dąbrowie. Nie wiem, moim zdaniem powinien być jakiś jeszcze inny ruch ze strony klubu. Bardzo chętnie bym widział w tym zestawieniu Bartka Lidurkę. Zapomnianego zupełnie. To jest zawodnik właśnie, o którym się w ogóle nie mówi w tym okresie transferowym. Nie wiadomo, co się z nim dzieje, nie wiadomo, czy podpisze kontrakt, gdzie podpisze ten kontrakt. Kompletnie słuch o nim zaginął, natomiast moim zdaniem ten zawodnik pokazał końcówką zeszłego sezonu, gdzie był jednym z najbardziej ambitnych i najbardziej skutecznych graczy w tym zespole, że zasługuje na to, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Jeżeli zależałoby to ode mnie, Bartek Liduszko kosztem Bartka Wołoszyna i Marka Piechowicza, tego nie wiemy, ewentualnie Marka Piechowicza. Jeśli już Bartek Wołoszyn zostanie we Włocławku, bo no mówię, jest takie prawdopodobieństwo, to myślisz, jaką będzie rolę spełniał w zespole? Czy to będzie gracz 11-12? Czy nie, jednak, na pewno nie. Czy jednak trener da mu jakiś na pewno nie, bo zdrowy Bartek Wołoszyn i Bartek Wołoszyn w optymalnej swojej formie jest w stanie dać temu zespołowi kilka punktów, kilka zbiórek, jakąś trójkę. Jasne, tak, tylko że pytanie na dzień dzisiejszy, czy Bartek Wołoszyn będzie zdrowy? I czy ten rok stracony, bo to tak trzeba nazwać, rok stracony, bo on trenuje prawdopodobnie od kwietnia, wznowił treningi jakieś lekkie, to czy tamte wydarzenia pozwolą mu wrócić do formy? Tego nie wiemy. Natomiast zdrowy Bartek Wołoszyn jest tej drużynie potrzebny jako 10, 9, no szkoda tak mówić, ale jako zawodnik, zmiennik, jako zawodnik rezerwowy. Na pewno nie 11-12. Tym bardziej, że to też Polak. O to chodzi. I to może pomóc. Na trójce jest w tej chwili Łukasz Majewski. Myślę, że jeżeli tutaj byłby kolejny gracz polski, to by się to wszystko ładnie uzupełniało. No tak, ale cały czas skupiamy się wokół zawodników na pozycjach niskich, tymczasem na pozycjach wysokich. Czwórce, piątce mamy w tej chwili tylko Sejda Hajlicza. Trener Mutawczyk powiedział na jednej z konferencji prasowych, na tej, na której podpisał kontrakt z Anwilem, że będzie się starał, aby na każdej pozycji był polski zawodnik. No to mamy Hajlicza na czwórce. Kogo z polskich zawodników widziałbyś na piątce? Mówi się o Karnowskim. No ale czy zawodnik mający 18 lat może stanowić o sile zespołu Anwilu? Na pewno nie. Z prostej przyczyny. Przemek, jakkolwiek nie można mu odbierać talentu, ten talent dopiero pokazywał na szczeblu drugiej ligi, czy też jeszcze niższych rozgrywek, na szczeblu oczywiście międzynarodowym, no wszyscy pamiętamy srebro Mistrzostw Świata do lat 17, ale to jest tylko do lat 17. W dorosłej koszykówce myślę, że jest jeszcze za wcześnie. On powinien się moim zdaniem ograć w pierwszej lidze, bądź w słabszym zespole Ekstraklasy i to ewentualnie. To nie jest jeszcze czas na miejsce dla Przemka w Anwilu jako zawodnika, jako zmiennika na pozycji numer 5. Czyli co, w ogóle nie rozważałbyś go, gdybyś ty miał układać skład Anwilu na nowy sezon? gdybym ja miał układać zespół. Na Bałkanach jest to norma, że zawodnikom w tym wieku pozwala się grać. Natomiast w Polsce jak najbardziej nie. Dlatego, że on nie będzie miał za przeciwników zawodników swojej kategorii wiekowej w innych zespołach, tylko będzie miał za przeciwników zawodników doświadczonych, ogranych, atletycznie zbudowanych, grających silniej. Nie będzie miał miejsca na wykorzystanie swoich atutów. No dobra, to kogo w takim razie widziałbyś na tej piątce w Anwilu, no skoro mamy iść tym tropem, że będziemy mieli Polaka na każdej pozycji? A kogo ty byś widział? Kogo ja bym widział? Tak. W tej chwili nie widzę takiego zawodnika. Ja widzę jednego, ale on jest coraz, z tego co wiem, jest coraz bliżej gry w Niemczech. Wiesz, o kim mówię? Nie wiem. Mówię o Robercie Tomaszku. A tak, tyle, że ja myślałem o zawodnikach, którzy realnie mają szansę przyjść do Włocławka. Nie wiem, dlaczego akurat Tomaszek, wydaje mi się, że do Włocławka nie zostałby zatrudniony. Nie wiem, być może ze względów finansowych, bo przypuszczam, że jego żądania po tym sezonie są wyższe niż przed poprzednim. Na pewno. Natomiast to jest taki zawodnik. Dobrze, to inaczej. Robert Tomaszek, jasne. Zresztą. Mówi się, że tak jak powiedziałem przed chwilą, zawodnik bardziej będzie grał w Niemczech, ewentualnie zostanie w Zgorzelcu, niż ma się gdziekolwiek przenosić w polskiej lidze. Natomiast zawodnika tego pokroju. Takiego zawodnika widziałbym w Anwilu, czyli grającego bardzo twardo w obronie, nawet kosztem 5 fauli. To tak naprawdę nie jest do końca najważniejszym elementem. Ważniejsze jest to, żeby pokazać centrowi z drużyny przeciwnej, że tutaj nie będzie żadnego odpuszczania. To nie może być zawodnik pokroju Paula Millera. Ja Paula bardzo szanuję za to, jakim on jest zawodnikiem, ale to jest czwórka. Która gra jako piątka, tak? To też moim zdaniem bardziej piątkę przypominał Hajlicz w poprzednim sezonie niż Paul Miller. O to chodzi. To też nie może być zawodnik typu Chris Burgess z Ostalu, gdzie też Tomasz Jankowski, trener, powiedział się o nim, że to jest najlepsza czwórka spośród wszystkich piątek PLK. Takie zdanie padło z jego ust. Musi być zawodnik, który gra twardo. Doskonale znany w Polsce Rysiek Sullivan, który chyba z tego co wiemy skończył karierę. Tak.
to był zawodnik może nie do końca jakoś grający tak bardzo atletycznie pod względem takim, że nie dał się przepchnąć, ale grał twardo. Przede wszystkim grał bardzo dobrą defensywę. Takiego zawodnika, defensywa, twarda obrona, mocna zasłona, blok, to jest to, co powinien mieć center, tak? Układając ten skład, trener na pewno musi myśleć o tym przepisie o dwóch Polakach, którzy będą w startowej piątce. I czy myślisz, że właśnie takim Polakiem do startowej piątki będzie center i ktoś z niskich, czy to raczej będą zawodnicy z pozycji numer 2-3? No myślę, że Majewski będzie takim starterem, tak mi się wydaje. Zresztą Łukasz udowodnił zeszłym sezonem, że należy mu się to miejsce bez dwóch zdań. Kto będzie obok niego? Bardzo fajnie, bardzo chciałbym, żeby trener układał zespół pod przeciwnika. Dlatego w tej pierwszej piątce może występować Devon Berisha, może występować któryś z wysokich zawodników, nie wiemy kto dojdzie, Sejt Hajric. Na chwilę obecną nie ma to większego znaczenia, musimy czekać na kolejne transfery. No tak, tych spekulacji dotyczących nazwisk zawodników, którzy mogą przyjść do Anwilu w nadchodzącym sezonie jest sporo. Mówi się dużo o tym, że z reguły są to zawodnicy, tu rozmawialiśmy sobie o tym przed nagraniem, że są to zawodnicy ze stajni byłego naszego trenera Tota, no ale sam stwierdziłeś, że to nie do końca wszyscy, prawda. Nie wszyscy, no Louis Hinant jest zawodnikiem rzeczywiście z tej agencji, natomiast John Allen, zupełnie inny pracodawca, inny agent, zupełnie inny menedżer w przypadku chociażby wymienianego w pogłoskach Andrew Drevo. Właśnie, widziałbyś go w Anwilu? Jak najbardziej. Ale na czwórce czy na piątce? Na czwórce. Przyznam szczerze, że nie do końca kojarzyłem tego zawodnika. Mniej więcej, troszeczkę z Bundesligi. Nie pamiętałem, czy to jest czwórka, czy to jest piątka. Uściśliłem to, zacząłem pytać. Jak najbardziej jako silny skrzydłowy, razem z Sejdem Hajriczem mogliby walczyć o miejsce w składzie. Także tak mi się wydaje. Zawodnik, który przez całą swoją karierę, on od sezonu 2005-2006 nie szedł poniżej pewnego poziomu. Poniżej poziomu 11, 10, 12 punktów i 5-6 zbiórek. Nieważne, czy grał w Niemczech, we Francji, czy grał w Hiszpanii, kawałek pół roku, nigdy nie szedł poniżej tego poziomu. Wyjątkiem jest sezon poprzedni, miał 9,7 punktu, ale to jest i tak jak na warunki silnej ligi niemieckiej. Myślę, że to jest taki zawodnik, sprawdziłby się w polskich realiach. Wielu widziałoby go na centrze, tak bynajmniej wynika z opinii kibiców. No, biorąc pod uwagę to, że grał u nas center, który miał 1,98 m, jest to możliwe, jest to realne. Jak będzie wyglądał skład Anwilu w nowym sezonie? O tym się pewnie przekonamy już niebawem. To tyle w pierwszej części dogrywki z Anwilem. Już niebawem zapraszam na drugą część.